ważna sprawa, problem nowej ustawy o IPN, którą podpisał pan prezydent, ale skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Czy Polska wyjdzie obronną ręką z tych swoistych opałów, bo już nie tylko Izrael, ale i Stany Zjednoczone, a może i Ukraina przeciwko nam? Czy ruch pana prezydenta jest w dobrą stronę? Czy będzie skuteczny dla sprawy polskiej? Zobaczcie ten program. Bardzo ważna sprawa. Piotr Barałkowski, a ze mną w studio senator Jan Maria Jackowski, doktor historii, co nie jest bez znaczenia w dzisiejszym programie, bo o sprawach dotyczących historii Polski nie tylko będziemy rozmawiali, a na łączach z nami pan Adam Sandauer, Stowarzyszenie Primum Non Nocere. Halo, panie Adamie, czy pan mnie słyszy? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, oczywiście słyszę. Witam, panie Adamie. Jakaś niezwykła historia pana spotkała w ostatnich dniach. Oto Wikipedia dopisała do pana profilu, że jest pan pochodzenia żydowskiego. Jak pan to odebrał? Ale to prawda, ja tego nigdy nie ukrywałem, jestem pochodzenia żydowskiego, ale dopisywanie tej informacji akurat przy mnie w momencie jakiejś awantury, która trwa, no jest próbą sugerowania, jakobym ja moje działania prowadził z powodu tego pochodzenia. Proszę zwrócić uwagę na coś takiego, że ani przy Tadeuszu Kantorze, ani przy wielu innych nie pisze się o pochodzeniu. Podaje się narodowość kogoś tam, natomiast pochodzenie no, tylko wtedy, kiedy ma to jakieś znaczenie. W moim przypadku ja sądzę, że to nie ma żadnego znaczenia. I to, co się stało, to było jakąś reakcją na dziwolą, który stał się w studiu Polska, kiedy ja byłem atakowany. No tak, wszyscy widzieliśmy ten incydent, bardzo brzydko się kilka osób wobec pana zachowało. No wszyscy widzimy, wszyscy słyszymy. Ale to nie jest istotne. Ja myślę, że to puśćmy w niepamięć, było, minęło. Myślę, że trzeba zastanowić się przy tym wszystkim, co się dzieje, co robić w tej chwili. Oczywiście można zastanawiać się, czy to, co miało miejsce i w Wikipedii, i w Studio Polska, czy nie była to jakaś prowokacja obrzydliwa. No ale ja właśnie o tym, panie Adamie. Wszyscy widzimy, że opinia publiczna i medialna wrze, więc zadam pytanie, zaraz do pana wrócimy, które mam nadzieję też pan podejmie, panu senatorowi. Czy prezydent postąpił właściwie? No czy to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie podpisanie, to będzie skuteczny ruch? Jak pan widzi tą sprawę? No widzę w ten sposób, że w tej sytuacji, która była, jest to w sumie dobre, dobrze oceniam tę decyzję pana prezydenta, ponieważ po pierwsze nie blokuje wejścia ustawy w życie, a więc nie daje też podstaw do podnoszenia takiego argumentu, który się pojawił już w naszej wewnętrznej debacie, że oto byliśmy po prawej stronie. Nie, no nie tylko, ale w ogóle w Polsce, w świetle której no, zaczęto się zastanawiać, czy nie jest to próba ograniczenia suwerenności konstytucyjnych organów państwa polskiego, ta krytyka i ta chęć w takiej wywarcia presji, czy może nawet i szantażu na władzach Polski, aby się wycofać z tej ustawy. A więc pan prezydent tutaj jakby zadokumentował, zadekretował tę suwerenność, że to jest wewnętrzny akt suwerenności państwa polskiego, które ma prawo stanowić swoje wewnętrzne prawo. Pełna zgoda, panie senatorze, ale ja czegoś nie rozumiem. No i co teraz z tym Trybunałem Konstytucyjnym? Co on tam będzie majstrował? Jaki może być efekt? Druga rzecz, w tym ważnym moim zdaniem przemówieniu, które towarzyszyło ogłoszeniu tej decyzji pana prezydenta, pan prezydent mówił, że ponieważ pojawiają się wątpliwości, on również ten artykuł 55a, a więc ten, który jest, wzbudza tego rodzaju emocje, kieruje do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania jego z konstytucyjnością. Sam podkreślił, że jako prawnik, jako głowa państwa, jako strażnik konstytucji nie ma wątpliwości, że od strony formalno-prawnej nie można zarzucić tej regulacji sprzeczności z konstytucją, ale ze względu na toczącą się debatę, jak również ze względu na szacunek dla pokrzywdzonych, rodziny ofiar i tych, którzy w tej tragedii w II wojny światowej w jakikolwiek sposób byli dotknięci, żeby nie było żadnych wątpliwości, kieruje do Trybunału. Pan, oczywiście część osób w Polsce odebrała to, że to jest podpisanie, ale w gruncie rzeczy takie podważenie tej ustawy. No,
Ale, nie bez przyczyny. Ale ja powiem w ten sposób. Gdyby pan prezydent tego nie zrobił, natychmiast byłby wniosek grupy posłów totalnej opozycji do Trybunału Konstytucyjnego, a w ten sposób pan prezydent wykazał się odpowiedzialnością swojej decyzji. Panie Adamie, a jak pan ocenia tą sytuację? Czy uważa pan, że w ten sposób skutecznie zamkniemy usta oszczercom Polski, no i oczerniającym Polskę? Czy ta procedura, którą zaproponował pan prezydent, jest skuteczna? Ja myślę, że jednak trzeba zastanowić się przy tym, co się globalnie dzieje, nad przyczynami tego konfliktu. Przecież to nie jest jedyny element presji na Polskę. No, mamy w tym momencie prawo uchwalone w Stanach Zjednoczonych, tą ustawę 447 o wspieraniu żądań zwrotu majątku po pomordowanych Żydach. Problem, który może być z tymi naciskami na Polskę związany. Natomiast ja myślę, że bez rozpatrywania tego globalnie, to my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zamknie cały ten problem, czy to uspokoi sytuację, czy też nie. Raczej obawiam się, nie uspokoi, bo widać już ze strony izraelskiej naciski, jakieś widać wstrzymanie, chęć wstrzymania wycieczek Marszu Pokoju do Polski. Widać cały czas wracamy do tej sprawy, gdzie jest pies pogrzebany. Czy chodzi o, jak hamletyzował minister Beck, czy chodzi o sprawę właśnie tych badań naukowych, sprawstwa Holokaustu, czy o te interesy żydowskie, o których pan tu wspomniał? Proszę mi dać skończyć. Otóż ja chcę powiedzieć coś takiego, że Europa jako kontynent, to pan senator Jaskowski jako historyk wie znacznie lepiej ode mnie, ale Europa XIX-XX wieku była kontynentem państw wielonarodowych. Przecież było tak, że Austro-Węgry były państwem składającym się z bardzo wielu narodów. Polska z okresu międzywojennego miała, nie wiem, 14% Ukraińców, 10% Żydów. Potem była Czechosłowacja, później z Austro-Węgier między innymi Jugosławia powstała. I teraz jest bardzo proste pytanie. Prawo do tej pory, którego przestrzegamy, które obowiązuje, stanowi, że jeśli bezpotomnie ktoś zmarł, jeżeli nie ma spadkobierców, to dziedziczy po nim skarb państwa. I tak, Austria dzisiaj dziedziczy po Serbach, Chorwatach, którzy niegdyś tam na terenie Austro-Węgier zmarli. Tak samo Polska stała się spadkobiercą na bazie tego prawa, tych zasad, które obowiązują, majątku po wymordowanych Żydach. Otóż tu pojawia się pytanie, które jest w ogóle nierozwiązane w kwestii prawa międzynarodowego. No ale przecież dzisiaj Polska jest krajem jednonarodowym. Nie ma mniejszości żydowskiej. Przed wojną było 3 miliony Żydów, dzisiaj jest kilkanaście tysięcy. Czy Polska jako państwo ma prawo zarządzać tym majątkiem? Ale to samo pytanie dotyczy innych krajów, które mają majątki po innych narodach, które zostały gdzieś po ludziach, którzy zostali zabici. Ale ten sam problem to właśnie dotyczy także, proszę mi dać jeszcze dwa zdania, dotyczy także naszych majątków, które pozostały na Ukrainie czy na wschodzie. Ja myślę, że bez dużej debaty międzynarodowej, co ma dziać się przy tych przekształceniach w Europie, która przekształciła się z kontynentu państw wielonarodowych na państwa jednonarodowe, bez dużej debaty, my nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego. No ja tylko oddając głos panu. Ostatnie zdanie, bo nie można robić prawa i nacisków na rozwiązanie jednego wybiórczego problemu, bo rzeczywiście zogniskowało się to, jeżeli chodzi o problem 3 milionów Żydów wymordowanych, o Polskę. Natomiast prawo powinno być wspólne wszędzie. 3 milionów Żydów i 3 milionów Polaków. Oddając głos panu senatorowi, który mam nadzieję też z perspektywy historycznej, bo nie bez kozery jest w naszym studio, zabierze głos, ale chcę tylko tyle jeszcze dookreślić, że to, co pan mówi, potwierdza tą tezę, że tu nie chodzi o interes badaczy, o to, żeby dokładnie analizować to, co się wydarzyło z perspektywy właśnie historycznej, przez historyków w czasie II wojny światowej, tylko chodzi o inne interesy, ja prawda? O interesy biznesowe państwa Izrael, co tutaj wyraźnie pan też podkreśla. Jeszcze jedno zdanie. Ja mogę jeszcze jedno zdanie. Tak, no słuchamy pana, panie Adamie. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedno, że przecież my żeśmy nie uzgadniali
porozumień, które były zawarte po końcu I wojny światowej, czy w okresie, w momencie, kiedy podpisywano traktaty w Jałcie, my żeśmy de facto stali się także ofiarami tego wszystkiego. Oczywiście Żydzi zapłacili największą cenę, ale my też żeśmy zapłacili tyle, że Polska zostawiła majątki, ludzie zostawili dobra, na wschodzie została Polska. Oczywiście, 3 miliony Żydów, 3 miliony Polaków, pan senator. No ja bym tutaj potwierdził tezę pana Adama, którego serdecznie pozdrawiam. Znamy się jeszcze z lat 90. z działalności społecznej, także panie Adamie, pozdrawiam serdecznie. Ja pozdrawiam pana senatora. I ja bym tutaj dodał taką rzecz. Otóż charakterystyczne, że odkąd się zaczęła ta dyskusja o nowelizacji ustawy o IPN-ie w Polsce, odezwały się jakie kraje? No odezwał się Izrael, ale na razie Izrael odłóżmy na bok. Odezwała się Rosja, to może w polskich mediach nie było tak dostrzeżone, ale było przecież uroczystości poświęcone obozowi koncentracyjnemu niemieckiemu w Sobiborze z udziałem premiera Netanyahu w Rosji, gdzie Władimir Władimirowicz Putin powiedział, że kto kwestionuje wyzwoleńczą rolę Armii Czerwonej, ten podważa prawdę historyczną i uprawia rewizjonizm historyczny. No było to bardzo wymierne zabranie słowa. Ponadto nie przypadkiem Rosja tutaj też jest zainteresowana w sprawie, bo gdyby nie pakt Ribbentrop-Mołotow, to oba te reżimy totalitarne, czyli Niemcy hitlerowskie i komunistyczna, stalinowska Rosja, nie byłyby w stanie uprawiać ludobójstw. I w tych ludobójstwach ofiarami byli obywatele polscy, Polacy, ale nie tylko Polacy, również Żydzi byli ofiarami, i to po obu stronach, bo przypomnę, że też obywatele polscy pochodzenia żydowskiego ginęli w Katyniu, chociażby w tym klasycznym ludobójstwie sowieckim. I kto jeszcze zabrał głos w tych sprawach? W tych sprawach zabrała głos Niemcy w sobotę. I w tych sprawach zabrały również głos Francja. Dzisiaj słyszymy głos, czy wczoraj głos Francji. I proszę zauważyć, co mówią przedstawiciele władz francuskich, że nie można zakłócać tego stanu wiedzy na temat tych wydarzeń, który mamy obecnie, ale ten stan wiedzy jest kosztem państwa polskiego, bo się oskarża Polaków za czyny, których nie podjęliśmy. Francja jest szczególnie wrażliwa. Gdyby nie kolaboracja rządu Vichy i współpraca aparatu administracyjnego państwa francuskiego, nie byłoby bez udziału Niemców, dodajmy, nie byłoby przynajmniej prawie miliona eksterminacji Żydów francuskich, którym państwo Vichy brało po prostu udział. Niemcy co mówią? Że nie można kwestionować tego, że dokonaliśmy, znaczy, że Niemcy dokonali, że to były obozy niemieckie. Ale z drugiej strony Niemcy mają tutaj podwójną rolę i wypowiedź ministra Gabriela. Po pierwsze, żeby określić przyszłe relacje polsko-izraelskie, że Niemcy są tutaj jakby, no, w pewnym sensie sędzią w tej sprawie i będą określać, jak mają wyglądać, bo tak można interpretować słowa ministra Gabriela. A z drugiej strony to, co wspomniał pan Artur, że kwestia, przepraszam, pan Adam, to pana ojciec, pan profesor Artur oczywiście, więc wspominając to, co powiedział Gabriel, to jest również danie sygnału takiego o to, że Niemcy sobie doskonale zdają sprawę, że jeżeli problem, o którym mówił pan Adam, czyli rozliczeń, co zrobić z tym majątkiem, który nie ma bezpośrednich spadkobierców, jeżeli ten problem stanie poważnie na agendzie międzynarodowej, to powstanie też problem odszkodowań i reparacji niemieckich za II wojnę światową, bo przecież ten majątek nie ma konkretnych spadkobierców i został utracony przez Żydów nie w wyniku działania państwa polskiego, tylko właśnie w wyniku działań państwa niemieckiego. I o tym wszystkim trzeba pamiętać. Więc my jesteśmy w tej chwili w przededniu bardzo poważnej debaty na ten temat. Tutaj nie chciałbym się wypowiadać z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale zgadzam się z panem Adamem w jednym, że tradycja rzymskiego prawa cywilnego, na którym oparte są kodeksy cywilne w Polsce i w wielu krajach, polega na tym, że jest krąg ustawowych spadkobierców. W przypadku, gdy nie można ustalić takowych spadkobierców, nie ma testamentu, który określałby, bo może też osoba zupełnie obca dziedziczyć, która nie ma żadnych związków krwi, ale musi być pisemny testament, wtedy taki majątek przychodzi z mocy prawa na skarb
państwa. I zmiana tej zasady byłaby rewolucją pewną w prawie cywilnym. I teraz ta dyskusja niewątpliwie przed nami po prostu stanie, no bo, i to już widać. Czy roszczenia żydowskie będą w ogóle skuteczne wobec Polski, tak jak pan wspomniał, na prawie, na bazie naszego prawa? No, wydaje się, że mogą być nieskuteczne. No chyba że naciski amerykańskie zmuszą nas do zmiany naszego lokalnego prawa, ale panie to byłoby coś niewyobrażalnego. To jest pytanie o ustawę reprywatyzacyjną, bo zaczęła się w Polsce również debata. I proszę zauważyć, że w tym kalendarium, które opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości, tych konsultacji z ambasadą Izraela, z ambasadą Stanów Zjednoczonych, również wątek ustawy reprywatyzacyjnej się bardzo mocno pojawiał. I ta kwestia, o której mówimy, też była poruszana, bo to z tych zapisów wynika. Pytanie jest takie, czy państwo polskie przeprowadzi ustawę reprywatyzacyjną, która będzie stosowała równe kryteria w stosunku do wszystkich, którzy utracili swoje majątki. I to jest pytanie, które już wymaga dyskusji prawniczej, w jaki sposób to zrobić. Pana zdaniem, panie Adamie, co by usatysfakcjonowało tak realnie środowiska żydowskie? O co tutaj jest gra? Jak pan widzi tą sprawę? Ja oczywiście nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, no bo pytał to, co... pana zdania, a nie oczywiście obligatoryjną opinię. Natomiast ja chcę podkreślić jedną rzecz, że tego typu naciski były kiedyś stosowane wobec Szwajcarii, gdzie pozostały w systemie szwajcarskim bankowym pieniądze po wymordowanych w czasie wojny Żydach. No i te naciski były robione na tyle skutecznie. Amerykańskie, że... naciski. Proszę? Amerykańskie naciski. I żydowskie także, izraelskie, że Szwajcaria przekazała jakieś środki organizacjom żydowskim, które te środki otrzymały. Natomiast ja chcę powiedzieć coś takiego, no my żeśmy kiedyś dokonali też precedensu u nas już w Polsce. Otóż przekazano majątek komunalny gmin, przedwojennych gmin żydowskich, gminom żydowskim czy organizacjom społecznym, które teraz istnieją. Otóż w 1995 roku, tak. Tak, otóż tu jest oczywiście wielki problem, bo w Polsce było 3 miliony Żydów przed wojną i ten majątek komunalny gmin żydowskich był majątkiem ponad 3 milionów ludzi. No, dzisiaj to trafiło do kilku tysięcy osób. To, co prasa wypisuje, co z tym się dzieje, ja już nie chcę tego cytować, no ale pytanie, czy my chcemy powtórki z tego samego teraz. No właśnie, i teraz pytanie takie, panowie, może troszeczkę zupełnie obok, ale tak naprawdę najistotniejsze. Czy my moglibyśmy żyć bez tej ustawy? Bo widzimy, jakie wrzenie ona spowodowała wszędzie, także na arenie międzynarodowej. Czy ale bez mogliśmy, której? No bez ustawy o IPN, o tym mówię. Czy, panie redaktorze. Ja rozumiem, że trzeba bronić interesu dobra Polski, dobrego imienia naszego kraju, no ale czy my przypadkiem tym działaniem nie otworzyliśmy puszki Pandory i czy musieliśmy to robić? To jest moim zdaniem, może pan Adam się ze mną nie zgodzić, ale w gruncie rzeczy ta ustawa o IPN-ie jest w pewnym sensie pretekstem. Ja rozumiem, być może w środowiskach intelektualistów, publicystów, badaczy, artystów mógł się pojawić cień wątpliwości, czy oni będą mogli swobodnie, być może, podkreślam, i to w Polsce, i może poza granicami Polski. Ale taka systemowa krytyka, która spotkała te zapisy, ja przypomnę, że w toku tych konsultacji uzgodniono również zapis ustępu trzeciego w artykule 55a, który wyłącza z tych restrykcji działalność artystyczną i badania historyczne, a więc teoretycznie to, te obawy, co jest przedmiotem ataku. To, co jest przedmiotem ataku, one de facto nie istnieją. I tutaj, jeżeli jest tak, że to był w gruncie rzeczy pretekst, to byłby i inny pretekst, bo tak naprawdę ten temat w związku z, no, o czym wspominał pan Adam, z tą ustawą 447, która zobowiązuje administrację amerykańską do wspierania wszelkich działań środowisk czy organizacji żydowskich, w tym momencie bardziej już organizacji żydowskich, jest ustawą, która była takim katalizatorem tej sytuacji. Ostatnie pytanie do pana Adama Sandauera. Czy
podziela pan opinię pana senatora? No i z takim dopytaniem, co pana zdaniem może, a może i powinien zrobić Trybunał Konstytucyjny w ramach swoich kompetencji z tą ustawą, do którego to Trybunał trafiła ona? Znaczy, oczywiście nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć o to, czy to, co się stało, wystarczy, czy nie wystarczy. Ja boję się, że tak naprawdę to, co się stało, to, co dzieje się ostatnio, świadczy o słabości naszego państwa, różnych służb, które powinny były ostrzec wcześniej, co się szykuje, a tego oczywiście do tej pory nie było. Natomiast trzeba powiedzieć jedną najprostszą w świecie rzecz. Proszę państwa, mówi się o kolosalnej pomocy ze strony społeczeństwa, na świecie mówi się, podkreśla się, ze strony społeczeństwa polskiego dla Niemców hitlerowskich przy mordowaniu. Otóż ja chcę powiedzieć coś takiego. No, tak naprawdę byli szmalcownicy, wiadomo, że były pogromy, nikt temu nie zaprzecza, natomiast była kolosalna pomoc, a państwo polskie może odpowiadać tylko za to, za te obszary, gdzie było w stanie kontrolować to, co się w kraju dzieje. W czasie wojny nie było polskiego sądownictwa. Polski rząd z Londynu nakazywał wykonywanie wyroków śmierci na szmalcownikach. Armia Krajowa oczywiście za mało tych wyroków wykonała, ale za to ponosi odpowiedzialność okupant. Oczywiście były też pogromy jako reakcja na wkroczenie hitlerowców do ziem wcześniej zajętych przez Rosjan, jako dość paskudna reakcja. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, no, szacunek skali tych Żydów, którzy zginęli, słyszy się o 100-200 tysiącach, gdzie Polacy mieli w tym uczestniczyć. Ja boję się, że to jest że te dane są wytrząśnięte z rękawa, bo jak one powstają, skąd się te cyferki biorą? Otóż wiadomo jest, ile było Żydów przed wojną w Polsce, wiadomo jest, ile zgłosiło się do gmin żydowskich po wojnie i wiadomo jest, bo Niemcy robili statystyki, ile Niemcy wymordowali i ile zostało w Związku Radzieckim. I tutaj okazuje się, że brakuje pewnej grupy ludzi. Jak się te słupki pododaje, poodejmuje, to brakuje, nie wiem, 100 kilkadziesiąt tysięcy osób. No i z tego pojawiają się dane, że prawdopodobnie... A wiadomo, że to mogą być różne. Bardzo panu dziękujemy, różne przyczyny. Bardzo dziękujemy panu za ważny i cenny głos tej dyskusji. Oddaję jeszcze na chwilę głos ad vocem panu senatorowi. Panie senatorze, ja tylko chciałem powiedzieć, że z grupą senatorów już 21 grudnia, a więc no ponad półtora miesiąca temu, zwróciliśmy się z oświadczeniem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych odnośnie ustawy 447 i czy polski rząd monitoruje tę kwestię i jakie są potencjalne problemy związane z tą ustawą. Tą naszą interpelację złożyliśmy pod wpływem sygnałów od Polonii amerykańskiej, która żywo również się tą kwestią zajmuje. Także to, że sytuacja jakby narasta wokół problemu, no generalnie mówiąc, reprywatyzacji i odszkodowań za II wojnę światową, to jest sprawa oczywista. I z tego punktu widzenia tu polskie państwo w tej chwili musi wykazać się konsekwencją i musi w sposób bardzo odpowiedzialny podejmować działania w tym zakresie. Proszę państwa, musimy kończyć. Bardzo dziękuję panu senatorowi, bardzo dziękuję panu Adamowi Sandauerowi. Na koniec tylko jedna chyba puenta. No widzimy, że tutaj haczyk wcale nie jest w tej sprawie, którą deklarują politycy izraelscy. To nie jest sprawa badań. Widzimy tutaj jasno, że pies jest w zupełnie innym miejscu pogrzebany, mówiąc kolokwialnie, i że tak jak to w historii, w polityce bywa, no trzeba śledzić zjawiska historyczne i polityczne z szerszej perspektywy. Ustawa 447 to jest chyba prawdziwy powód i inne roszczenia żydowskie, zamieszania tego, że Polska dziś jest w opałach. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo ważna sprawa. Piotr Barełkowski, zostańcie z nami.